Witam Państwa bardzo serdecznie. Ponownie króciutki film, który pokazuje naszą innowację w zakresie drążenia głębokich otworów i przecinania metali przy użyciu urządzenia Gravostar Laserman III. To jest nasza innowacja, która polega na połączeniu urządzenia z dodatkową osią obrotową, ze specjalistycznym stołem oraz wprowadzenia do oprogramowania nowej funkcji. Ta funkcja to wysłanie sygnału o określonej ilości impulsów do tego oto stolika, który automatycznie reguluje pozycję w osi Z podczas grawerowania laserem. Zasada działania jest bardzo prosta. W oprogramowaniu ustawiamy zakres prac, to znaczy definiujemy kształt, który chcemy wyciąć przy użyciu urządzenia. No i jak Państwo wiecie, w momencie, kiedy laser wycina, zazwyczaj ulega utracie ostrość lasera ze względu na to, że laser drąży coraz głębiej, prawda? A nasz program i nasz automatyczny stolik będzie za każdym razem podnosił o określoną ilość mikrometrów przedmiot, w którym drążymy. No i rezultat jest taki, że podczas grawerowania, czy też wycinania w tym przypadku, oś obrotowa powolutku podnosi obiekt. Tu widać, jak kręci się silniczek krokowy i coraz głębiej graweruje, pozwalając w końcu na przecięcie obiektów, które albo bardzo trudno przeciąć przy pomocy takiego urządzenia, albo jest to dosyć trudne lub wręcz niemożliwe. Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszego pomysłu. Mogą Państwo jeszcze w tle zobaczyć 5-fazowy sterownik silnika, który podnosi właśnie stolik.